dojechaliśmy, jak widzicie, do Jantara. Jantar? Jantaru? Jantar. Do Jantara. Do Jantar. Dobra, nieważne, mniejsza o to. I tu będziemy prowadzić poszukiwania. Odpoczniemy, popalamy się oczywiście. Witam Was serdecznie. Dzisiejszy dzień zapowiada się bardzo aktywny. Mam dzisiaj kilka dostaw towaru do sklepu, a później wybieramy się do Jantaru nad morze z wykrywaczami. Dostawa od Nocte Macro Simplex i wykrywacze The Legend. Duża dostawa od Golden Maska z Bułgarii. Na plażę zabieram dzisiaj wykrywacz Golden Mask 5 z takimi oto nowymi cewkami, snajperkami, aby je przetestować. Zobaczymy, co to w ogóle jest. Ma to być też bardzo czułe na złoto i dobrze separować, czyli odróżniać od siebie kapsle, zrywki i jakiś tam metal. No i oczywiście dobrze wybierać kasiutę z plaży. Jak również dostałem też dostawę od Xpedeusa. Zestawy w wersji lite, czyli w zestawie jest cewka, słuchawki, no i sztyca. Jantarze czekają nasi wspólni znajomi, także dzisiaj i jutro będzie kopanko w większym gronie. Dojechaliśmy, jak widzicie, do Jantara. Jantar? Jantaru? Jantar. Do Jantara. Do Jantar. Dobra, nieważne, mniejsza o to. I tu będziemy prowadzić poszukiwania. No i liczymy, że znajdziemy oczywiście dużo kasy i złota. Dotarliśmy na miejsce. Mamy nawet taką fajną miejscówkę. Tu Monia. Damian obok nas. A tu kto? Obżarciu. Hanka. Obżarciu. Obżarciu. Co tam wcinasz? Mamby? Od dwójka i cioci dostałaś? Nie. No jak nie? Nie, to są te, co mama jej kupiła. Dostała, tam leżą. No wujek czeka, kiedy otworzysz. Jakiegoś tam cuksa chciał ci skubnąć jednego. No. Poczęstujesz? No tak. Nie. Dziękuję. I to łap. Ścielimy łóżeczko i idziemy na... I gdzie idziemy? Na plażkę. Na plażę. Na plażę, stygnie coś. Nie stygnie. Gdzie jesteś? Wian? Wiantarze! To ruszamy na poszukiwania. Zaczynamy zabawę w Jantarze. I mamy sygnał, nawet podwójny. Jest piątak i tu jeszcze, zobaczcie, wystaje coś rantem i to jest złotówka, czyli 6 zetów. Jeszcze sprawdzimy, czy nic nie ma. Teraz wyciągnąłem 50 groszy, natomiast zamiar założenia małej cewki w tak trudnym terenie jest bardzo dobry. Cewka ta bardzo dobrze separuje, wybiera sobie z tych zaśmieconych terenów te właściwe cele. No i pewnikiem zawsze są miejsca, gdzie każdy idzie się odlać. Wtedy coś gubi. Moneta przyciemniała. Ciekawe, czy nie od moczu, czy po prostu od tak, bo sobie leżakowała dłuższy czas. Zobacz, ta złotówka była osikana moczem. Co ty? No. Zabieraj to. No poważnie. Weź to. No co ty? Czego się brzydzisz? Tak. Pieniądze nie śmierdzą. Powąchaj. Nie będę tego powąchała. No czemu? Nie, mówisz, że osikał ktoś. No ktoś osikał. No ty na pewno sikałeś. No gdzie na to? Ja? Ja to znalazłem, a ktoś inny sikał. I kolejna moneta z miejsca, gdzie oddajemy mocz. I jest piątak. No kuźwa, lepszego farta to nie mogłem mieć. Całe EB. Dziękuję osobie, która to zostawiła albo zapomniała wziąć. No i jak tu nie pić, jak browarki ktoś zakopuje i zostawia w piasku. Sprawdzam sygnał obok, a tu kolejny browarek.
Także mam już dwa, no i szukam dalej. Zobaczcie. Zobaczcie, jest i trzeci. W takim oto miejscu przy zejściu te trzy browarki leżakowały sobie i czekały na mnie. Niech pan nie mówi, że pełne pan wygląda. No, trzy to były. A, to lepsze jak złoto, jak pieniądze. To prawda. Lepsze jak złoto, dobre określenie. Dzięki. A to, że szczęścia chodzą parami, to dobrze wiemy. Koło puszeczek jeszcze leżało dwa ziko. Mortka mi się niesamowicie cieszy. Tak to tylko można w jantarze. I trzeci dołek z tego miejsca. No to w sumie hat-trick, można tak powiedzieć. Teraz złotówka leżała troszkę głębiej. A jak efekty? Pofarciło się. Co trafiłaś? Pochwal się. Zaraz pokażę wam, co ja. Zobacz to, co tutaj leży. To tutaj, z tego dołka. Trzy browarki, dwa ziko tam i złotówka tu, z jednego miejsca. Będzie co wypić. To grubo. To srebro. A to? To jest moneta na tym. Jakiś ala krótki różaniec. Kompletnie. Z Rzymu. I śledzie oczywiście. Gratuluję. I parę złotych. To masz, ja mam złoty długopis. Z jakąś reklamą? Masz, z reklamą. Funta 700 wat czegoś. I całe złote 72. No to też grubo. Ale też mi grubo. Na kilometr plaży przyszliśmy. No ja widziałem, jak tam śmigaliście, ale mówię, pochodzę tutaj przy tym. A ja na zejściu, tu gdzie dużo śmieci jest. No, ja tą snajperką, wiesz, punktowałem wszystko, nie? No i najważniejsze przede wszystkim to, jak to pan, który tutaj przychodził, powiedział, że to jest cenniejsze niż złoto. To jest. Ciężka praca rybaków. Muszą się w nocy wypuszczać, zastawiać sieci i je ściągać, a rano ściągać kutwy na plażę. Niech się kolega pochwali teraz. Kręcę. Plaża w Jantarze obfituje grubą gotówę. Na dobry początek. Powodzenia. Dzięki. Drugi. Ty dzisiaj tak jakoś tak nie jak poszukiwać, tylko tak turystycznie. No bo dzisiaj mam taki dzień. I mam dwójeczkę. I turystycznie, czy nie turystycznie, to i tak zawsze masz farta. No dzisiaj tak kiepsko. Tu jest strasznie dużo śmieci. Bardzo dużo ludzie śmiecą, nie sprzątają. W porównaniu do tych innych plaż, na które jeździmy, to tutaj jest naprawdę syf. No niestety na tej plaży jest bardzo dużo, zwłaszcza folii aluminiowych i zrywek od piwa. No i kapselków. No też się zdarza. Żółwik Bartek, co tam u ciebie? No wszystko okej. Okay. Duszno strasznie, fanty wychodzą. A co znalazłeś? Chwal się. To początek, ale... Widzę duża torebka, także dużo fantów. No. Ale o to chodzi. Pierwszy, kapsle to klasyk. Kapsle. Nie chcą wychodzić, dlatego nie chcą wychodzić, tak? Jakieś ozdóbka, nie wiem. Jakaś ozdóbka, cholera wie od czego. Ale to jest raczej. A ze złota coś? Ze złota nic jeszcze. Jeszcze nic, no i to chodzi optymistycznie. Jakaś, a to jest od to tego skówka aluminiowa. Skówka. A może od buta, wiesz? No, aluminiowa. Albo od namiotu. Coś. Tajemna skrzynka, tajemna torebka. Kolejny kapselek. Kolejny kapsel. Miałem złotówkę tu dziś, ale... Emocje rosną i... A zrywka? I złotówki miałeś. Jest złotóweczka. A, i złotówka. No i to twoje skarby z plaży w Jantarze. Tak, ale dopiero początek, więc myślę, że nie ma co będzie dobrze. Średnia poszukiwacza na turystę dosyć dobrze wypada, bo nas jest tu czwórka, a z 10 tysięcy plażowiczów.
A ilu jeszcze poszukiwaczy jest, których nie widzimy? Damian, chwal się, co znalazłeś. Piątkę ty. Damian też znalazł piątkę. No oczywiście. Niech się pochwali tą piąteczką. Bartek kasu. Golden mask, golden mask. Czwóreczkę. O, to panie, to nie ale tylko kasy. Piątka. Na bogato, panie. Na bogato. Ja już mam na piwko. A się dosyć spociłem. A ja trzy piwka mam. O. Kopanie na żywo. Żeby ci lakier z paznokci nie zszedł. No nie mam. Co? Ale od u nóg. A, 20 groszy. No i widzisz. Już mam 2,20. 2,20, czyli wszystko przed tobą. Tak jest. Złoto? A no faktycznie, prawie jak złoto. Podobne do zrywki, opuszki, ale to złoto jest. Złoto. A, to cele. Gratuluję, prawie złoto. Damian, nie zazdraszczaj. Nie, no co ty. Tysz. Jak wrażenia z poszukiwań na plaży w Jamarze? Bardzo fajne. 7 złotych wpadło na sam początek, bardzo dobrze. Ty to masz farta. To tylko jest tam. Dobrze. I najkrócej było od nas, nie? Bartek, jak wrażenia? Trochę zawleczek, kapsle, złotówka wyszła. No złota zawleczka. Dobrze, i złota zawleczka. A, i złota zawleczka. Złota. No. Damian, mistrz, ty nasz? No, mam najwięcej, bo prawie 8 złotych z chłopaków, także jest dobrze. To się tylko cieszyć. No, i stado kapsli. Damian! Damian, złotówka! Bartek podrzucił. Bartek podrzucił? Nie. To nie ta sama, inny rocznik. Tak wygląda oto miejsce naszego stacjonowania. Więcej wykrywaczy niż osób. Jak wy to robicie? Meduzy, zobacz, to żyje, Hania. Idziemy wypuścić. Co to jest, do wody? Hania? Dawaj na łopatę. Na łopatę? Na łopatę. I do wody. O jest. To nie razi w jakiś, nie parzy? Nie, parzy. Nie, bo to nie są te z parzydełkami, nie? Te stojaki życia. Zobacz, dobra sprawa, nie? Bardzo dobra. Fajne to rozwiązanie. To jest za zakupione opłaty miejscowej, nie? Czyli to co... Czyli za parkingi te płatne, co są przy plaży, to oni część przeznaczają właśnie na takie stojaki, nie? Nie, no to jest niesamowite. I to świeci w nocy, bo tutaj ma solary. Jest solar tutaj Kogut. I u góry solar. Czyli tak, jak coś się dzieje, jest numer 601-100-100, dzwonisz, podajesz tylko numer tego stojaka, no i przyjeżdża ratownik. Takie rozwiązanie pozwala na to, że możemy czuć się bezpieczniej na plaży nadmorskiej w Jantarze, jak również w Stegnie. A teraz zapraszamy Was na podsumowanie tego, co dzisiaj znaleźliśmy. We dwoje. 5. 7, 8, 9, 10, to osikana złotówka. Weź, 15, 17, 18, 19, 20, or stara, 21, 21, 50, 21, 60, 21, 70. 21,90. 21,90. Dużo czy mało to jest? Musimy się cieszyć z każdej monety. Bieda jest na tych plażach. Kiedyś jak się przyjeżdżało, nie, to się stukało kasy. A teraz już tak przy całym dniu chodzenia, ale całym dniu chodzenia, to stówkę można wyciągnąć. Ale nie tutaj, bo tu jest mniej ludzi niż w Krynicy czy w Stegnie. No. Oczywiście, że trzeba się cieszyć z tego, co jest. No niestety, plaża w Jantarze nie obfituje w zbyt dużą ilość drobniaków. Natomiast też tutaj nie o to chodzi, no bo te wyjazdy są rodzinne, związane z poszukiwaniami, ale też z odpoczynkiem, rekreacją i na wspólnym spędzaniu czasu. Zdjęcie pamiątkowe z Jantara. To co, powodzenia życzę. Uśmiech. Pyk. Kończymy poszukiwania na plaży w Jantarze. Teraz oczywiście wracamy do domu. I gdzie zajedziemy? Do Malborka na lody? Oczywiście. Cześć, dzisiaj wam powiem coś. Rodzice zawsze mi kupią jakieś atrakcje. To właśnie jest moja atrakcja. Zawsze mi coś kupują na plaży. Dobra, ja wam pokażę. A teraz co ci kupiliśmy? Jojo. Pokażę wam, jak umiem go używać.
To jest bardzo trudne, ale patrzcie. Bardzo trudne? Nauczysz się. Świeci się, prawda? Tak. Pokażę, co jeszcze umiem. A pokaż jeszcze, co ci kupiliśmy. Dobra, mam taki magnes. Pokaż z przodu ten magnes. Mam taki magnes. Dojechaliśmy do Malborka, teraz możemy sobie pozwiedzać i pojeść lody. Widzisz, jechaliśmy do Jantara, zwiedzałaś zamek w Malborku z poziomu samochodu, a teraz zwiedzasz z poziomu nóg. Już mnie bolą. Gdzie tu do końca? Jeszcze lody. I co? Smakuje? Mhm. Smakujecie? Kokos bardzo czuć, a maliny to raczej tylko te pestki. Ale dobre. Pani smakuje? A mnie smakuje? Tak, a tobie? Mi bardzo, bo to są lody z Malborka. Lody zjedzone, pozwiedzane i idziemy do busa. Jedziemy do domku. Do domku. I tu nasze drogi się rozchodzą. Jest taka receptu, której nikt nie lubi. To cała receptu, przyjaciele ludzi. Znalezione, niekradzione z plaży w Jantarze piwko wieczorem po powrocie w sam raz. Jeszcze z piaskiem. Jeszcze z piaskiem. Góra piwka. Dotarliśmy już do domku, rozpakowaliśmy się. Trochę zmęczeni, ale szczęśliwi, bo jak zwykle wypad udany. Chcieliśmy podziękować Wam serdecznie, że dotarliście do końca odcinka. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, to... Jeżeli chcielibyście być na bieżąco z naszymi perypetiami, to zapraszamy do subskrypcji, naciśnijcie sobie dzwoneczek, a także do polubienia naszej grupy facebookowej. Dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Wasze zdrowie, darmowe piwko z Jantara. Czy z Jantaru? Z Jantar? Odmienia to się? Nie wiem.